Cześć, witam Was na kanale MK Fishing, no i na kolejnym wędkarskim filmie. Mają dzisiaj być pstrągi z bardzo, ale to bardzo małego ciurka, jeżeli taki w ogóle płynie. Idę właśnie po wielkim, pięknym polu. Mamy piękne słońce, cieplutko, wiosna, kwiecień i 11 godzinę, czyli południe. Czyli zobaczymy, czy w samo południe w te słońce też można, ale tak naprawdę jestem tutaj rekonesansowo. Byłem na tym ciurku, w tamtym roku nie płynął. Miał 10 cm wody na piachu, mocno zarośnięte brzegi trzciną i po prostu wyparował. To efekt kilku lat susz. W tym roku tej wody jest aż nadto wszędzie, więc tak z sentymentu rekonesansowo chciałbym zobaczyć, jak ta woda tu płynie, czy odzyskała swoje doły, swój wigor, czy dalej jest zarośnięta i nic nie płynie, czy zostało w niej życie, czy złowię tutaj jakiegokolwiek pstrąga, no i czy będą doły do podania. Jeżeli Was to interesuje, zapraszam Was na film, a korzystając z okazji, że i tak mam kilometr do przejścia, i tak muszę iść po polu, to chciałbym Wam przedstawić kamizelkę, którą zawsze u mnie widzicie. Kamizelka Robinsona jest ze mną od początku, jak tylko się pokazała na rynku. Myślę, że to już jest trzeci albo czwarty rok. I słuchajcie, nic, kompletnie nic w niej się nie wydarzyło. Nie odpadł zamek, nie rozpryła się kieszeń. Jest cały czas do użytku i naprawdę funkcjonalna. Dobry materiał, nie brudzący się, jakby, nie wiem, schodzący brud po deszczu. Ale przede wszystkim trzeba podkreślić jej funkcjonalność. Na karku taka wszywka, która powoduje, że nie czujemy tej kamizelki nawet mocno obciążonej. Dodatkowo na ramionach wypełnienie z takiej pianki, która myślę, że też wpływa na odciążenie i na komfort noszenia tej kamizelki. Bardzo dobre zamki i sporo, sporo kieszeni, w których bez problemu zmieścimy kilka pudełek z najlepszymi przynętami. Wszystko dobrze rozmieszczone i naprawdę godne polecenia. No i pianka, którą non-stop u mnie widzicie na przynęty, w którą co chwilę coś wpinam i niektóre przynęty tam już są dłuższy okres czasu, bo i rok, i dwa, i dalej na nie łowię. To tak może na szybko o kamizelce, którą naprawdę Wam z czystym sumieniem polecam. Zszedłem z pola, wchodzę w las. Sprzętowo wszystko zawsze macie w opisie filmu. Na plecach najnowszy podbierak Robinsona z bardzo głęboką siatką gumowaną, z bardzo dużą obręczą, z dłuższą taką rękojeścią piankową, pływający, ze wszytą taką bardzo estetycznie pianką, gąbką do podbieraka. Myślę, że najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o podebranie ryby i przechowywanie jakby co tej ryby do szybkiej sesji albo krótkiej, szybkiej sesji fotograficznej, jeżeli ktoś taką lubi sobie zrobić. Oj, do przejścia bagienka. O, jest. To jest ten fajny klimat, który uwielbiamy. Zielono, bagno, las, świeże powietrze, ptaszki, które śpiewają, no bo mają swoje wiosenne gody. Cudownie. Cudowne miejsce, naprawdę bardzo niewielka, dzika rzeka. Zaraz się ukaże Waszym oczom, a ja tylko dopowiem. W ręku Toshido Pro 2.10 na takie ciury, 3.14, te mocniejsze CW, które jest bardzo, bardzo uniwersalne na średnie, małe, większe rzeki. Można jeszcze, można rzucić lekką librą, czy jakimś puchem, jigiem, ale nie boi się większego 7-centymetrowego woba, nie boi się twitcha i o to mi chodzi. A bardzo, bardzo głębokie ugięcie, bardzo dobra amortyzacja, fajna szybkość i finezja. W jednym uzupełnieniem w tym roku Yokuzo FD259. Bardzo fajny młynek, maślana praca i idealnie równy hamulec. To tak na szybko. Pod kątem kącika sprzętowego. Wszystko macie w opisie. Tam macie też link
do logowania się do Fishing Store i zapraszam na zakupy w Fishing Store, a ja pokazuję wam meandry rzeki. Patrzymy, czy da radę tu rzucić i połowić. Słuchajcie, no płynie i nie jest źle. Co prawda tutaj widzicie płyciutko sam piasek, ale myślę, że przy korzeniach na zakrętach troszeczkę wymyje. Zobaczymy jak wyżej, bo tam wyżej właśnie były te trzciny, które całkowicie i trawa zabrały koryto, ale jest wody. Pójdę jeszcze w dół zobaczyć, tam chyba jest zakręt i potem zaczynamy od zwału. No nic, słuchajcie, no właśnie engima, taka płytka engima na początek ląduje tutaj, żeby w dół obłowić ten dołek, ale pięknie migocze, zobaczcie. I ja dzisiaj właśnie mam taką igiełkę od engimy, troszeczkę dłuższe, głębszego sieka. Fajnie to chodzi. Mam oczywiście troszeczkę nowych swoich puchów. Mam tego takiego, już go widzieliście u mnie, ciemnego, bordowego woblera od JR-ka. Mam oczywiście wiele, wiele innych przynęt, ale tymi zamierzam dzisiaj troszeczkę przełowić i popróbować coś na nie złowić. Zobaczymy, czy się uda. Myślę, że fajny wobler do takiej właśnie zabawy po łuku. Oczywiście tu na piachu już nie ma to sensu, tylko w okolicach dołka. Ryba też może wyjść troszkę na żerek, na łaszkę. To nie jest, że tylko będzie przy drzewie i tylko będzie, oj, na wlewce. No i to jest najgorsze. Zaczep. Tam, gdzie miało być branie zaczep. Udało się. A i drugi. O, też się udało. Chociaż nie wiem, czy nie popłoszyło. No takie są początki. No dobra. Szukamy fajnego miejsca, szukamy ryby. No jak widzicie, każde miejsce robię na kilka sposobów. Dobre miejsce. Zrobiłem je z prądem, po cichu obszedłem. Z prądem zrobiłem midzigiem i woblerem i tutaj też zrobiłem i woblerem i librą. Więc tak kombinuję. Trzeba szanować takie miejsce. Ale nic, bez brania. Idę dalej. Była ryba, przytrzymała i widziałem ogon. O, i takie coś zrobiła. Cholera, no. Była ryba. Co mam wam powiedzieć? Była ryba.
A teraz już jest zaczep. Musiało pójść przy samym korzeniu. Ale było branie. Czy wy to widzieliście? Ja pierdzielę, to był beton. Ja nie wierzę w to, co się stało. To był beton. A tu jeszcze widziałem, że płynął jakiś niewielki pstrąg. Jest! Dobry, 40, ale to go widziałem z tej dziury płynął. Nie wiem, czy to się nagrało, ale to był inny. Trzymał ją w mordzie, jak się nie mógł zapiąć? Jak się nie mógł zapiąć? Za duża, za gruba? Ale to, co tam się wydarzyło. Znowu był. Znowu był. O! Widziałem go jak uciekł. Słuchajcie, teraz widziałem rybę, jak przed chwilą uciekała. Taka szeroka, ale nie wiem, no taka długa bym powiedział na 4,5 dychy. Taka była spłoszona i tu ciemna w dziurę poszła. Także... pech. Pech mam. Mam dalej pecha z tymi rybami. Drugie branie, ostatnio też widzieliście branie takiego dobrego konia czułem i nic. I teraz też znowu branie. Krótkie, szybkie, mocne, twarde branie. I tylko guma zdjęta. Nie zassał. O, taka oto ryba z rynny. Można i tak. A już poszło dobrze. Pięknie to idzie, że nie ma brania, zobaczcie. Ale meta. Ja już powinien zawinąć. Już powinien zawinąć, ale nie ma. Nie w każdej dziurce będzie ryba. Zmieniłem na ekry. I pamiętajcie, żeby nabijać lekko do góry. Wtedy właśnie ten ogonek tak zawija i korpusik pracuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
Kurde, myślałem. O. Tam trzeba podać. Myślę, że jeżeli już to na samej granicy i najlepiej jeszcze tam przy burcie, ale tu troszeczkę dalej, o te, właśnie tam. Też trzeba, nie, nie ma. Widzieliście to? Ja już nie mam sił. Branie i od razu w burtę. Beton. Beton. Guma ściągnięta. Ja już nie mam sił na ten dzień. To był beton. Fuck. No powiem wam, że dobra dziura. Dobra dziura. Szerzej się zrobiło. Piachu trochę, ale tam jest patyk właśnie. Nie zauważyłem go dopiero po rzucie. Brrr. Widzicie, jak można zepsuć dobrą dziurę? Pierwszy rzut. No i dupa. Wybaczcie mi, że nie złowiłem ryby. Miałem nie wstawiać tego filmu, ale tak sobie pomyślałem, że wszyscy młodzi myślą, wędkarze, że to za każdym razem, jak się wyjdzie na ryby, to się łowi, a tak nie jest. Co prawda mogło dzisiaj być, myślę, że nawet rewelacyjnie, ponieważ no, ta ostatnia ryba to był istny koń, ale się nie udało i tak właśnie jest nieraz na rybach, że mogą być brania, może być coś na wędce, ale nie wszystko się wyjmie. Jak mogliście zauważyć, w takiej niewielkiej rzece też mogą mieszkać pstrągi, mogą mieszkać duże ryby. Trzeba cichutko podchodzić, trzeba każde domniemane miejsce obławiać. No i dzisiaj skończyła mi się później ta czerwona libra, troszkę namieszała, bo no na inne przynęty tak naprawdę chyba nie miałem za wiele kontaktów, albo w ogóle nie miałem kontaktów. Zerwałem ją później i też skończyły się brania. W międzyczasie próbowałem innych przynęt i właśnie wtedy jakoś było pusto. Jak do niej wracałem, to jakieś zdarzenie się mi zdarzało, więc ryby nie biorą na wszystko, nie biorą w każdym miejscu i mam nadzieję, że was nie zmęczyłem tym filmem. No nie zawsze jest Eldorado, można było zobaczyć piękne widoki i piękną rzekę. Do trzech razy sztuka. Następnym razem myślę, że będzie lepiej. Ja na tą rzekę z pewnością jeszcze wrócę, może za tydzień, dwa, może tak właśnie w maju, między szczupakami. A teraz zamierzam, zobaczcie to, jelenie, całe stado. Wy co to tak słychać? A to całe stado jeleni. O, stanęły. Stanęły tam. Biegną dalej. Ale ich tu było ze 30 sztuk, co? Jak nic. Biegną. Piękny widok. I właśnie dla takich chwil się jeździ w taki dzicz. Brakło tylko tej kropki nad i, czyli tego wielkiego pstrąga. Albo jakiegokolwiek pstrąga. Fajne te jelenie, nie? Ale kończąc moją wypowiedź, teraz zamierzam odwiedzić troszkę większą rzekę. Rzekę, na której też będę inaczej łowił, bo tutaj na tej płytkiej, małej rzece nie można inaczej łowić, jak tylko iść pod prąd w górę krótką wędką i starać się wzdłuż rynienki podawać tą przynętę. Teraz pojadę na troszkę większą rzekę, gdzie pójdę odwrotnie, czyli pójdę w dół i będę starał się łowić po łuku woblerem, pod korzeniami, pod zwałami. Oczywiście jak miejsce będzie tego wymagało albo mi na to pozwoli, to mogę sobie jakiegoś dziga czy jakąś liberkę puścić wzdłuż rynienki czy pod jakieś podmycie, ale na pewno... bagno, zobaczcie. Bagno.
ale na pewno teraz większa rzeka i obławianie klasyczne, tradycyjne, czyli z prądem. Na ten film już Was teraz gorąco zapraszam. A zatem przepraszam i do następnego. Oczywiście mam nadzieję, że na tym kolejnym wyjeździe będą w końcu ryby w ręku.